Michael, przede wszystkim wielkie gratulacje. Wszyscy tutaj w Rakowie z dużą radością przyjęliśmy wiadomość o Twoim powołaniu do reprezentacji Polski. Powiedz, jak to wyglądało u Ciebie, jaka była Twoja pierwsza reakcja? Na pewno ogromna duma, zaszczyt i tak jakby chęć podołania kolejnemu wyzwaniu. No, tak jak wspomniałem, no przede wszystkim radość mi towarzyszyła. Powiedz, ile razy musiałeś wczoraj ładować telefon, bo pewnie tych wiadomości od najbliższych było bardzo dużo z gratulacjami. Tak, tak było sporo, na pewno miła rzecz i cieszy. Cieszę, że gdzieś tam sporo bliskich się odezwało, więc ona taka miła sprawa. Te powołania były wczoraj, oswoiłeś się już z tą myślą, że najbliższą przerwę na kadrę spędzisz nie w klubie, trenując i przygotowując się do kolejnego meczu, tylko właśnie na zgrupowaniu reprezentacji? Tak, tak, oswoiłem się już z tą myślą i jestem gotowy. Każdy zawodnik młody ma pewnie taką listę swoich marzeń w głowie i przypuszczam, że u większości powołanie do kadry też tam się znajduje. U Ciebie ta pozycja była bardzo wysoko? Tak, tak, na pewno na szczycie tej listy tych marzeń i fajnie, że jeśli chodzi o powołanie, można teraz to odhaczyć. Mam nadzieję, że debiut też jest bliski i postaram się wszystko, aby dobrą postawą na boisku zasłużyć na kolejne powołania. No to właśnie powiedz, z jakim celem i nastawieniem udasz się na zgrupowanie kadry? Jadę tam po to, aby udowodnić, że te powołanie zasłużone, żeby pokazać, że mogę pomóc tej reprezentacji i nie jadę tam po to tylko i wyłącznie, aby być, tylko chcę pokazać swoją dobrą dyspozycję na boisku. No teraz jeszcze Ci gratulujemy i trzymamy kciuki za debiut w narodowych barwach. Dziękuję bardzo.